Niestety kolejna osoba zmarła na szkarłatną plagę. Szkarłatna plaga zbiera żniwa. Dostaliśmy propozycję zostania magistrem, dlatego też przyjmijmy ją. Spróbujmy zaaranżować jakiś mariaż. Niestety nie możemy tego zrobić. Jako wyznawca bóstw mogę wybrać miejsce, w którym Aedry ponad wszystkie inne w moich wierzeniach zostanie moim patronem. Możemy zostać followerem Akatosza, Arkeja, Dibeli i chyba wybierzemy sobie właśnie Dibele ze względu na to, że zwiększa naszą opinię przy innych, ale zobaczmy jeszcze kogo możemy wybrać. Julianosa, Kinaret, Mara, Stendara i Zenitara. Weźmy Dibele. Wybierzmy sobie zwiększenie naszej umiejętności walki, bo jako dobry władca musimy umieć dobrze walczyć. Spróbujmy teraz... Niestety, ale nasze dzieci są chyba... Nie za bardzo mamy na nie jakikolwiek wpływ. Zobaczmy, czy którekolwiek jest w ogóle w naszej dynastii. Niestety, wszystkie są w Arkonum. Nie za bardzo mamy jakikolwiek wpływ, cokolwiek z nimi zrobić. Okej, weźmy więc tutora dla naszej siostry, córki, kto tokolwiek jest, bo już niestety nie pamiętam. No i niestety Suzana zmarła ze względu na plagę. Znaleźliśmy odpowiedniego tutora dla Utgard. I tym samym uzyskaliśmy pozwolenie na niezorganizowane wojsko, co zwiększy nasze podatki odrobinę. I otrzymaliśmy list, w którym ucieszył się ze względu na róże, które żeśmy mu wysłali. No cóż, nie wiem o co chodzi, ale powiedzmy, że wiem. Więc w tym wypadku musimy zatrudnić kolejnego mistrza szpiegów. I teraz mamy już o wiele większe podatki, bo posiadamy już właśnie dwie prowincje. Więcej nie możemy ze względu na nasze nikłe doświadczenia. Świetnie, możemy użyć któregoś z czarów. Tym samym, gdy odwiedzaliśmy stajnię, by zamówić nowe konie dla naszej dzielnicy, nasz mistrz koni zobaczył kilka całkiem niezłych, ale niestety nie stać nas na takie świetne konie. Mamy tutaj świetną magię, w której możemy zwiększyć sposobność, że nikt się u nas nie rozchoruje. Tutaj mamy też zwiększyć organizację konkretnych ziem, pancerz zwiększyć, takie tam rzeczy, całkiem fajna sprawa. Ale możemy również pozbyć się wszelkiej magii, zwiększyć życie, zwiększyć fertility, sławę i transmute. Tylko co to daje? Nie wiem. Zwiększają się pieniądze. Zwiększmy opinię naszych wasali. Użyjmy więc tego czaru. No cóż, możemy tutaj próbować porwać kogoś, ale nic nam to nie da. Spróbujmy sfabrykować tereny do White Watch.
Oczywiście pojawiły się już głosy o frakcji niepodległościowej. Jeden z naszych ludzi, Toryg, stwierdził, że byłby lepszym czarodziejem niż Widrat. I oczywiście to jest prawda. Dlatego też uczyńmy go naszym magistrem. Spróbujmy polepszyć nasze relacje z Hofgirem. Dlatego też uczyńmy go podczaszym. Za to naszego burmistrza uczynimy. Kim go możemy uczynić? Honorowym. A młodego Stena byśmy uczynili Huskarlem. Młody artysta pracujący nad pewną ikoną stwierdził, że wiara zielonych żołnierzy, którzy opierali się w Markunati, rządzi w Skyrim w wysokiej skale i w kolorze. Potrzebuje on sponsora, dzięki któremu mógłby skończyć swoje malowidło. No cóż, niestety mam mało pieniędzy, ale zgódźmy się. Zwiększyły się dzięki temu nasze umiejętności intrygi. Niestety, Erdi również dopadła szkarłatna plaga. To jest bardzo źle. Teraz pytanie, co zrobimy z Hofgnirem? Możemy go uwięzić, ale to się prawdopodobnie nie uda. Niestety, ale straciliśmy wszelkie roszczenia do Królestwa Skyrim jak na razie. Nie jest to zbyt dobrze, ale przynajmniej zyskujemy pieniądze. Przynajmniej tyle. Niestety w ogóle nie mamy wsparcia, jeżeli chodzi o fabrykowanie roszczeń, a to bardzo niedobrze. Wydaje się, że możemy stracić dzięki sukcesji Taindom z Scarestone. Pytanie tylko dlaczego. Trochę osób już go posiadało, jednak pewnie niedługo my go będziemy trzymać dalej. Gdyby opatrzani byli chorzy i ranni, udało nam się odkryć nową metodę leczenia chorób i rozprzestrzeniania się zarażeń na innych. Dzięki drobnej inwestycji moglibyśmy zwiększyć ochronę ludzi wszystkich w naszych prowincjach. No cóż, być może ma Bjarn się na to zgodzi dzięki naszemu geniuszowi. W końcu jesteśmy świetnym lekarzem. Świetnie, skaliśmy 10 prestiżu dzięki temu, że udało nam się zwiększyć wszelką obronę przed chorobami. I znowu mamy 3 punkty magii, które moglibyśmy wykorzystać. Powstała już, widzę, rebelia na nasz temat. Ale niestety, myślę, że nie musimy, bo już będziemy to odrobinę faworyzowani. Teraz potrzeba nam tylko otworzyć książkę i spróbować, zwiększając opinię innych ludzi na nas. Nasz steward odkrył złoże ebonu na naszych ziemiach. Świetnie, zwiększą się podatki oraz siła wojska. Jak bardzo zwiększy się opinia innych ludzi na nas. No cóż, rebelia się zakończyła, a ten Guthrum został uwięziony.
przed królową Mabiarn. Pytanie tylko, kiedy Mabiarn zejdzie i odda to komuś innemu. Miejmy nadzieję, że nam. Pytanie, czy zgodzi się na jakikolwiek mariaż? Oczywiście już został wypuszczony, jednak na razie nic mu się jeszcze nie stało. Oho. Został jednak wykastrowany. Cóż, ironia. Dostałem informację, że pewien mistrz szpiegów, przynajmniej nasz, próbował wykraść nowe technologie z jego prowincji. No niestety, ale geniusz Jayreda okazuje się zbyt dobry. Niestety to przejrzał. Szkoda. No cóż, złapał go i uwięził. Szkoda. Zatrudnimy go ponownie i wyślijmy go do innej prowincji. Wyślijmy go do prowincji imperialnej. Jak widać, Cyrodyliańskie Imperium połączyło się w jedno. Nie ma już rebelii. Imperatorka Kulegan rządzi całym terenem. No my niestety nie mamy żadnego wpływu na nasze dzieci, bo wszystkie są niestety... Oriany Warkonu. No cóż, Hofgir uważa, że byłby lepszym magistrem niż Tori. No cóż. Zgódźmy się, bo taka jest prawda. Może teraz ten Hofgir nas polubi. Być może. Zobaczmy, jaki tytuł jeszcze możemy mu nadać. Honorowy. Uczyńmy go więc honorowym, jak przystało.